Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnej części, ostatniej części tej mini wakacyjnej serii Wymarzone Wakacje, tak, naszej Stelli. Kochani, kończymy, dzisiaj będzie ostatni odcinek. Jakieś plany dla dziewczyn, czy mam zapytać? Oczywiście, że mam. Słuchajcie, rano, to znaczy zaraz jak dziewczyny wstaną, one takie niewyspane, jak widzicie, wybierzemy się właśnie na jakieś... Co Samanta, ty taka kurde niewyspana najbardziej w sumie, widzicie? Wybierzemy się tutaj do tej kawiarenki, żeby dziewczyny tam sobie po krosancie wzięły, nie wiem, może coś sobie szamną, chociaż nie wiem za bardzo, czy to jest dobry pomysł, czy one się najedzą. Pokażcie się dziewczyny, ale zobaczcie, one w ogóle nie są prawie głodne, więc tak, to będzie dobry pomysł, wybierzemy się tam z naszymi dziewczynami na kawusie, na śniadanie. Następnie, kochani, przejdziemy do takiego parku, tego ostatniego, co wam chciałam powiedzieć, tak. Przepraszam, pokazać, oczywiście, że tak, tego największego. Tam jeszcze nie byłam, nie sprawdzałam, nie wiem, czy tam wszystko działa, zobaczymy, co tam się będzie działo właśnie dzisiaj z naszymi dziewczynami, tak, co się będzie z nimi działo. I jeszcze jedna sprawa, kochani, zamiast tego basenu dałam tutaj restaurację, żeby dziewczyny, w końcu dałam restaurację. Miałam tego nie robić, ale zdecydowałam, że jednak dam i tu zakończymy właśnie odcinek wieczorem, to znaczy, no taką mam nadzieję, takie mam plany, a jak to się potoczy, to zobaczymy, bo wiecie, z Simsami różnie bywa. W każdym razie moje plany są takie, aby zakończyć właśnie tutaj odcinek, zakończyć tę miniserię właśnie w restauracji, gdzie dziewczyny zjedzą sobie prawdopodobnie bardzo późną kolację. Nie wiem, kochani, czy też to wszystko działa, bo dosłownie to przed momentem wrzuciłam i tam troszeczkę pozmieniałam, bo musiałam dodać takie większe stoliki i tak dalej, i tak dalej. No, także zaczynamy, kochani, rozgryweczkę. Jeszcze tylko jedno słówko tutaj do autorki Anastazji. Słuchaj, kochani, ja jej nie zmieniałam jeszcze, ponieważ ty mi tam dajesz zdjęcia, ja wiem, ale dość sporo modów muszę pobrać, bo nie mam większości modów, które... Ty tam właśnie chcesz, abym założyła naszej Anastazji. Ja ją zmienię już, jak wrócimy po prostu z wakacji. No to tyle, no to tyle. No to co, kurde, wiecie co? Czekamy, aż one się wyśpią, bo dzisiaj ciężki dzień przed nimi. No to ja za chwilę do was wrócę, jak dziewczyny wstaną. Okej, kochani, dziewczyny już wstały. Charlotte korzysta, weźmie sobie prysznic. Stella na dół, czekajcie. Gdzie tu jest toaleta? Asia. Tu jest. Skorzystaj i też bierzesz prysznic. To tak paruje ta woda, nie? Jakoś tak to wygląda. Co tam dziewczyny? Charlotte ładnie śpiewa. No i jeszcze tutaj, słuchajcie, Laurze damy się wyspać, bo ona najbardziej zmęczona była i Anastazja już praktycznie, słuchajcie, też wyspana. Ej, a tu jedna drugiej weszła, zobaczcie. Ej, zobaczcie to! Hej, Yami. Ej, jak fajnie. Misiu za oknem? Misiu podglądacz. Ona ma ten napój jakiś, pije sobie... Jak bajerancko, ej, widzieliście to? Super, patrzcie, piję sobie ten w wannie. Widzisz, że ja tego nie widziałam nigdy, masakra. Nie, kochana, ty, stop! Stop, bo się rozłażą. Zmień sobie strój... Aha, sorki, bo ja nie jestem na Yami. Zmień sobie strój, słuchaj, kochana, na ten taki wakacyjny. I to jest właśnie ten. I teraz dziewczyny pokazać się. Ty byś też potrzebowała nieco higieny. Ja myślę, że Stella już tu skończyła. Źle myślę. Stella, no wyłaź. No to tutaj chodźcie. Tu jest wolne. To znaczy chodź ty, Anastazja. Weź prysznic. Jeszcze Laurę ogarniemy. I jeszcze Charlotte, pokaż się. Dobra, Charlotte jest ok, gotowa do wyjścia na śniadanko. Tutaj nasza Yami nie bardzo. Ona niby tu weszła do tej wanny. No to weź wykąp się, bo ona weszła, a tu była Charlotte i nic takiego, wiecie, się nie stało. Chyba się nie oburzyły. Czy masz tu ten... Nie. Także idźcie wykąp tutaj na górę. Bo tu jest ta ścianka może, że to. I jeszcze sobie skorzysta tylko. A ty, Anastazja, no ty w sumie tylko ten prysznic, nie? Także spoko. A czemu jej nie wzrasta? No. Aha, i pęcherz, no tak. Asia, ślepa, głucha, słuchajcie. I jeszcze sklerozy na dodatek mam. To wiesz co, Anastazja, weź szybko skorzystaj
I też sobie zmienisz strój na ten taki, o właśnie ten. O, teraz się widzisz. Teraz się widzisz, tak, teraz ją widzisz. No nie, no to chodź na dół. Dobra, dobra, kochani, wiecie co, ja je szybko tak ogarnę. Może nie będziecie mi przy tym towarzyszyć. Jamit, jak tutaj skończysz kąpiel, to weź skocz sobie jeszcze na kibelek. I została nasza, kochani, nasza Laura, która w sumie tylko potrzebuje toalety, więc podejdź mi od razu już tu. Misiu łazi, myśli, że znowu ktoś się będzie kąpał i se podglądnę, ty misiu, misiu zboczeniec. Chodź, Laura, skorzystaj sobie. Chodź, chodź. Wiesz co, i wskocz, no wskocz, niby tak nie potrzebuje, ale jak wszystkie, to wszystkie. No, wyjdź. Ta znowu się przebrała w ten strój. Stroje, zmień strój, o właśnie ten. Tak patrzę, nie wiem co tam. O, widzę, że Stella będzie chciała porozmawiać sobie chyba z Tom. Tu widzę, Anastazja sobie na werandzie leży. Czeka, aż dziewczyny będą gotowe do wyjścia. W sumie czekamy tylko na Laurę. Charlotte. Charlotte, wiesz co? Chodź, skorzystasz sobie. A ja myślałam, że to woda paruje, a to chyba to, ten taki ten. Ten taki ten właśnie. Wodospadzik. I co tam? Jesteś już ready? Prawie, słuchajcie, prawie. Dobra, no to siuramy. Siuramy, tak? Siuramy, siuramy. Wysiurałyśmy się już, teraz siuramy. Słuchajcie, na śniadanie. Śniadanie o 15. Jak późno, dziewczyny, bo tak długo spałyście, widzicie? No to chodźcie na taki lunch. Albo, stop, albo zrobimy tak, słuchajcie, że one teraz pójdą do tej restauracji. Ja myślę, że to jest lepszy pomysł, bo one się nie najedzą znowu tu w tej kawiarence. A są już tak w miarę, słuchajcie, głodne, więc chodźcie do tej restauracji. Ale sobie obkręciłam kamerką. Chodźcie sobie do tej restauracji. W sumie już w kawiarni byliśmy, także no, zanim dziewczyny wyjadą, to mogą sobie jeszcze tam skoczyć na przykład rano na kawę, nie? Zanim pojadą na lotnisko. Także chodźcie do tej restauracji, kochani. Zrobimy to w ten sposób. Nie wiem, czy uda nam się tam wszystko, bo wiecie, jak to z restauracjami w Simsach. Zobaczymy, zobaczymy. No i jesteśmy, słuchajcie, w restauracji. Ta na siłę mi się przebiera. Coś jej się chyba nie podoba, ten strój, który jej dobrałam. Ale tutaj jest normalnie, słuchajcie, codzienny wymagany. Ja tak specjalnie zaznaczyłam. Ty też zmień strój sobie. Albo dobra, już je zostawię, tylko niech tutaj Jami zmieni, bo ona ma taki, no niezbyt letni. A tu dziewczyny niech już sobie tak zostaną, jak co, już nie będę je na siłę, słuchajcie, poproś o stolik. Zmieniać im na siłę tych strojów. I się zaczęły ten, wszystkie pokładać. Ta jeszcze jakieś miała, Charlotte, brudne gary tam. W tym, chyba w wyposażeniu. No zobaczmy, jak nam tu, słuchajcie, wyjdzie z tą restauracją. Specjalnie taką wybrałam na powietrzu właśnie i tu dałam sama te parasole, tak poukładałam po prostu i tyle. No i co znowu za problem? No tutaj mają usiąść. Proszę bardzo, oto stolik smacznego. Dziewczyny, chodźcie. Gdzie one mi tam poszły? Aha, tam sobie poszły porozmawiać. Czy jak ja je tutaj usadzę, usiąść i usiąść? Czekajcie, jak to było? Jak tak często chodzę do restauracji? Na stolik jak kliknę? Zamów do stolika. No dobra, zrobię tak. Ale się przesiadają. Tak często chodzę, słuchajcie, do restauracji, że chyba aż raz byłam tylko. Co się dzieje? Kto tam? Ktoś ponagłaś? Czy coś? Co to było teraz? Widzieliście wszyscy? Dobra, jest gorąco, ale jest już godzina 16, także może być jakiś alko. Korzystając z tego, że Stella jeszcze nie jest w ciąży, a zajdzie w dzisiejszym odcinku pod koniec właśnie w ciąży, to jeszcze niech sobie może zamówi, niech sobie wszystkie w ogóle zamówią lampkę, ale co będziemy jeść? Bo jak będziemy jeść jakieś. Aha, bo ja zrobiłam to taką rybną restauracją, jak się nie mylę, więc weźmiemy sobie białe wino. Dziewczyny wezmą białe wino do ryby. Dobra, spoko. Weźmiemy najdroższy. Weźmiemy, słuchajcie, najdroższy.
Przystawka. Nie, niech one już zjedzą coś konkretnego. I ja właśnie wezmę coś, bo korzystając z tej okazji, że jesteśmy nad morzem, oczywiście, że tak, zjemy rybkę. Też coś najdroższego, czyli chyba to by było tortellini z homarem, jak się nie mylę. Tak. Homar z wody, wybór szefa kuchni. Albo homar z wody. Słuchajcie, weźmiemy wybór kocha... Dobra, weźmiemy homara z wody. Chociaż ostatnio jakoś nie mam zaufania do homarów, no ale dobra. I deserek. Aha, to teraz chyba nie będę mogła. Deser później sobie zamówimy ewentualnie. Okej, dziewczyny, siadać, siadać, czekamy. Co się dzieje? Kto jest tu? Po nagu jest ktoś? O co chodzi? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy długo będziemy czekać na zamówienie, czy coś. To jest kelnerka, to jest kelner, tak ich poubierałam, pastela. Tak nie bardzo widać, nie? Kto jest, kto tutaj, ale dobra. To jakaś babcia przyszła pogadać. Dziewczyny, tylko mi się nie przesiadać i będzie super. Czyżby już? Nie, tak dobrze nie ma. Myślałam, że już nam niosą ten. Zapytaj o zawód. Jakaś babeczka się... Mogłam tego nie dawać. Zapytaj o zawód, już wstała. Ale czekajcie. Aha, poczekaj na zamówienie. No dobra, czekamy. I co? Niesie mi ktoś już coś? Aha, ta posprzątała. Tak się rozglądam, wiecie, czy jeszcze ktoś tu jest? Fajna taka miejscóweczka. Dobra. Czy ja tu dam dwa różne kolory tych? Nie, to tak wygląda chyba, bo tu cień jest, aha. Ale się rozgadały i fajnie, i fajnie. Tam chyba się robi, słuchajcie, ten homar, także czekamy. Chyba idzie żarcie. Nie było tak źle, no zobaczcie. Ja muszę dziewczyną focie zrobić koniecznie. Idź mi stąd, ty. Zdrówko. Chciałam tak obrócić, wiecie, inaczej, ale tamta mi tam tak właśnie. No, przyjęła taką pozycję, zobaczcie, straszy tutaj dziewczyny. Kobieto. Zrzucik zrobiłam. Niech ma, niech ma. No. No i dziewczyny zajadają, kochani. Cieszę się, że się udało w miarę... Ej, Stella, majtki ci widać. Aha, no, rzeczywiście, w tej sukience widać majtki. Jedzcie, moje panienki kochane, przyjaciółeczki. Proszę już zakończyć tę historię i iść do innych stolików obsługiwać i nam tutaj nie zawracać gitary. Stella pierwsza by żłopała wińsko, oczywiście, że tak. No, binja, binja. Jeść, kochane moje. Tutaj też z jakimś świnkiem podchodzi pan. Już sprzątnięty kieliszek. Hej, dolałbyś, a nie zabierasz. No, kurczę, się tak późno zrobiło, że masakra, no bo one tak długo spały, nie, dziewczyny? Nie wiem, bierzemy jakiś deserek jeszcze? Dziewczyny, bierzemy deserek, bo tu jeszcze, dobra, niech one skończą. Już sprzątają im sprzed nosa, kurca, Fox. Sprzątają sprzed nosa, słuchajcie, wszystko i koniec. No to Stella, zamawiamy. Zamawiamy, dziewczyny, jeszcze deserek musi być. Musi być, oczywiście, że tak. Jeszcze po lampce tym razem, ciemne, delikatne, właśnie tak, o, proszę ja was bardzo i słuchajcie, na deser sobie weźmiemy, od razu to mi się zrzuciło w oczy, bo ja tak strasznie lubię tiramisu, słuchajcie, uwielbiam, więc dziewczyny nie mają wyjścia i muszą szamnąć sobie tiramisu. O, no. Jemy, 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 dziewczyny. Kurczę, tam chciałam właśnie jeszcze iść, tam jest też fajnie, tam jest basen, są ślizgawki, dużo różnych takich pierdółek na tej drugiej parceli, w sensie o tym mówię, na tej największej. Zobaczymy, kochani. Dziewczyny myślą o tym samym. Żarcie, 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 dawać żarcie. Dobra. Jest tu ktoś, o proszę bardzo, tutaj państwo Spencer Kim i, nie, Louis i ona Spencer Kim, nie, oni tak jakoś mają. I tu też przyszli ci, ej, czekajcie, to jest, nie, to nie jest jej matka. Tak, to jest matka od Morgan, ta Moira, a to?
Dominik, a to jest jej ojciec? Ej, zobaczcie, jak oni tu rodzinami walą normalnie. Wow, jakie to było urocze! Widzieliście, oni posłał buziaka! Słuchajcie, możemy się dużo dowiedzieć tutaj, proszę, jak się układa Simon w związkach. Anastazja, siadaj tutaj z nami. Chodź, Anastazja, chodź. Czy poszłaś siku? Ona poszła sobie malować. Nie, siadaj. Usiądź tu z nami. My czekamy na deser. Chyba już idzie, słuchajcie. Nie, to nie dla nas. No mam nadzieję, że zaraz dostaniemy, kurczę, ten deser. No. W sumie cały dzień przespały dziewczyny i teraz siedzą w restauracji i nie wiem, czy się doczekamy, słuchajcie, tego deserku. No, mam nadzieję, że tak. Kto od nas przyjął zamówienie w ogóle? Czy ktoś przyjął? Chyba tak, bo czekamy. Dobra. Jest tak miło, tak przyjemnie, że aż, słuchajcie, szkoda im przerywać, jak one tak siedzą, nie? Sobie fajnie i beblają. Musimy koniecznie właśnie pamiętać o tym, aby już po powrocie z wakacji utrzymywać cały czas fajne kontakty z dziewczynami, żeby się spotykać, urządzać jakieś przyjątka i tak dalej. To nieco również urozmaici rozgrywkę, prawda? I zawsze będzie fajnie, nie? Spotkać się z dziewczynami. Dziękujemy panu! Mamy deserek! I nie mamy deserku. Co teraz? I czy my będziemy musieli czekać jeszcze? Kurczę, on nas czaskał, żarcie! Serio! I zobaczcie. Tiramisu z winem tam było. Co to za talerz w ogóle? Oj. Wiecie co, kochani, chyba idziemy, już nie czekamy na ten deser, co? Bo już jest tak późno, zanim oni nam teraz podadzą. Chodźcie, lecimy, dziewczyny. Tak, chcę anulować i czekajcie, zakończ i zapłacimy, więc chodźcie. To już za długo by ten, za długo to już by trwało. Lecimy, kochani. Chodźcie. Lecimy na tę ostatnią parcelę, co wam chciałam pokazać. Chyba wszystkie wam pokazałam. Jeszcze tu bonusowo widzicie, restauracja była... Nie było źle, ale widzicie, no strzaskał żarcie, to znaczy no, talerze, wino, wszystko poczaskał. Nie chciało mi się już tam po prostu czekać na to zamówienie. Lecimy. Czemu dalej ta miniaturka się tu nie zmieniła? Jestem ciekawa. Chodźcie. Tak, dziewczyny. I jesteśmy, moi drodzy, ale tu jest nas smolone na tej parceli na maksa. Słuchajcie, w ogóle wejście jest z tamtej strony, ale miałam tu duży problem, bo tu mi rzeczy spadały. Ja to musiałam ustawiać na 9. I dopiero jak już wszystko ustawiłam sobie na 9, to mi się skapnęło, że oni tutaj się pojawiają, w sensie, że Simy, a nie tam. I mówię, no nie. I jak to zaczęłam obracać, to mi to znowu wszystko, kurde, spadało. Ja nie wiem, o co chodzi. I stwierdziłam, mam to gdzieś. W każdym razie, no tak mi się wydaje, że tu powinno być wejście. Zobaczcie. Tak to wygląda. Mamy jakiś bar. Chyba nie ma tu parkietu. Już widzę, że jeszcze tutaj... Zobaczcie, coś zostało mi, no jakieś światło, albo to tak miało być. No strasznie dużo tych rzeczy było, tu mówię o roślinności przeważnie, która cała pospadała po prostu. I tu też, jak widzicie, o i tego też jeszcze zapomniałam podnieść. No ale dobra, strasznie dużo tu miałam roboty. Nie wiem w ogóle, jak mi się tu będzie gra zachowywać, bo jest to olbrzymia parcela i jest tu nawalone wszystkiego. Na takich parcelach gra lubi się, słuchajcie, przycinać. Dziewczyny, ja bym chciała, żebyście sobie tu usiadły. Usiądź razem, wy będziecie musiały przepłynąć. Czy tam jest dziadek? To jest chyba dziadek, słuchajcie, jak się nie mylę. Dziadek, ty miałeś ten... Dziadek, tak, dziadku. Ty miałeś pilnować dzieciaków. No. No, Stella jakoś tu się chyba tędy dostanie. No dobra, niech sobie dziewczyny tam usiądą. No i widzicie, nie sprawdziłam i rzeczywiście się nie dostaniemy. Czekajcie, sprawdzę tylko, gdzie by tu można było... Aha, pierwsze co, to ja chciałam je na te ślizgawki jeszcze dać. No najwyżej tu sobie usiądziemy na chwilę. Chciałam wam tylko pokazać, tu jeszcze jest jakiś bar też. O, taki tiki ze stolikami. Fajnie. Ta miejscówka jest taka fajna, żeby przyjść właśnie z dzieciakami, żeby przyjechać tu z dzieciakami, bo tu są dwa takie fajne place zabaw i ten. I myślę, że ślizgaj się... Wykonaj sztuczkę z dziewczynami. Jest dziadek, zobaczcie. Oj, dziadku. Chodźcie, dziewczyny.
I tak dałam, słuchajcie, no zobaczcie, one się tam nie dostaną. Tak dałam sobie taką parcelę, po prostu taką jedną kolorową, żeby była, i dałam tu ślizgawkę i w sumie o to mi tylko chodziło tu. O tę ślizgawkę, słuchajcie, kochani. I tyle. Stella? Wow! Fantastycznie, dziewczyny. Anastazja? Laura też miała. Anastazja walnęła orełka. Chodźcie, chodźcie. Gdzie one pędzą? Stella, ty już byłaś, ale jeszcze raz. Zaraz im zaznaczę od nowa. Yeah, super. Super, mamuśka. Dawaj, dziewczyny. Dobra, pozaznaczałam im jeszcze raz. No, chodźcie. Stella leży. No, znowu tam gdzieś poleciała. Kurczę, ja nie wiem. Aha, bo tu chyba nie ma miejsca albo coś właśnie. I one tak... Dawaj, Charlotte. Orzeł. Fantastycznie. Yummy! Come on! No, chodźcie. Czekajcie, Anastazja. Bo tu kolejka. I znowu leci tam, jakoś tak dziwnie, dziewczyny, nie? Wow! Fajna sztuczka. Kurde, dobra, słuchajcie, bo dziewczyny tak... pójdź tutaj razem sobie, chodź, Laura. Bo Laura nie zrobiła żadnej sztuczki, albo właśnie... Która tam jeszcze została przy tej jami też tu jest? Nie. Ej, czy to ten, nie ten chłopak? Nie, myślałam, że to ten chłopaczek bez tego. Bez mesza. No i dziewczyny przyszły sobie tu. Chciałam jeszcze, żeby Laura jakąś fajną sztuczkę... Anastazja, ty jeszcze się ślizgasz? Nie, idziesz tam do dziewczyn. Chodź jeszcze, moja droga. Która tu jeszcze nie zrobiła? Wszystkie chyba już oprócz tej, nie? Oglądaj ślizgi. Ślizgaj się, wykonaj sztuczkę. Oprócz Laury chyba tylko, kurczę. Wszystkie właśnie tam się poślizgały, więc niech Laura jeszcze też przyjdzie. Dziewczyny dyskutują, rozmawiają sobie. Bardzo fajna parcela, słuchajcie. Taka kolorowiutka. Ale tak właśnie z dzieciakami fajnie by tu było się wybrać, powiem wam szczerze. Skocz na bombę dla grupy. Chodźcie, zobaczymy sobie Laurę jeszcze, jak się ślizga. Toś pokazała. No dobra, chodźcie. Jeszcze będziesz się ślizgać? Chodźcie, jakim tym, jakim idzie. Pewnym krokiem. Dawaj. No, tak to miało być, tak? No i fantastycznie. No to chodź tam, moja droga. Idź już do dziewczyn, idź już do dziewczyn. Aha, bo ona tam pokazuje ten skok. Dobra, chodźcie, szybko zobaczymy. Już po skoku. Tam się zapatrzyłam. To jeszcze raz. Skok dla grupy na bombę. Chodź. O, ona chciała skoczyć. Dobra. Idź obejrzeć skok. Dobra. Będzie oglądać skok. Chodź tutaj. Skocz dla grupy na bombę. Stella sobie pływa. W ogóle właśnie musimy wyhaczyć jakiegoś gostka, nie? Żeby zajść w ciążę. Słuchajcie, jak nie zdążę, to zrobię już to sama po prostu po nagraniu. Nie bój się, dawaj, Charlotte. Fajnie, nie? Stella, uchlapała cię. Fajnie, nie? Skoczyła. Czekajcie, rozejrzyjmy się. Ale tu był taki jeden blondasek fajny. Stella, tego masz chyba w znajomych. Czekajcie, czekajcie. Ja już z nim troszeczkę poflirtowałam na tych wakacjach. O, tu jest. Romantyczne zainteresowania, Miłosz Wiaderko. Kurde, a on nie był już tatusiem. Nie, to jest chyba ten, co ja z nim flirtowałam. Słuchajcie, żebym się nie machnęła teraz. Ale chyba nie, słuchajcie, chyba z nim nie mamy, nie? Kurde, bo teraz nie wiem. Nie, to jest ten, co ja go poznałam tu. Patrzcie. A tobie co dolega, paniusiu? Słuchajcie, nie, to jest, to znaczy, to jest ten, co go, to jest ten gościu, co ja go poznałam. Ja wam pokazywałam chyba, mówiłam wam o nim nawet, nie? Dlatego ja sobie go zaproszę tutaj i tu są krzaczorki, więc my sobie tu zajdziemy z nim w ciążę i tyle. Bo tak mówiłam właśnie, nie, że Stella zajdzie w ciążę po, na sam koniec właśnie. O kurczę, on śpi. Ojej, smutno.
Tak ci smutno, że on śpi. To widzisz, Stella? Nie wszyscy łażą po nocach, tak jak wy. Po nocach, tak, po nocy, tak jak wy. Także, moi drodzy, ponieważ, no, jak widzicie, wszyscy śpią, my z dziewczynami wybieramy się do baru, tego Tiki Baru, tak zakończymy sobie właśnie zmiana planów, znowu, widzicie, miała być restauracja, ale w sumie dobrze wyszło, że dziewczyny zjadły i tak dalej. Lecimy teraz sobie do Tiki Baru, może tam kogoś jeszcze wyhaczymy, kogoś, kto nie śpi. Chodźcie. Dziewczyny są wyspane, spały, kurczę, bardzo długo. A Artur Adamiec? Kto to? Artur Adamiec? Nie wiem. Ej, z nim nie mamy na pewno dziecka. Bierzemy go. Bierzemy go. Nie pamiętam tego skina. I jesteśmy. Słuchajcie, to chyba mój ulubiony właśnie bar. Grr, dziś wieczór niedźwiedzi. Okej, czyli będą tu misie. Słuchajcie, nie ma tu jednak krzaczka. Ja szybko go tutaj gdzieś wstawię. Czekajcie chwilkę. No i już. Dam krzaczorek. I tak nie wiem, czy nam się uda, słuchajcie. Zatrudni. Panel sterowania, czekajcie. Ustawienia radia. Niech leci pop. No i nie zamawiam DJ-a, bo to jest bez sensu. Średnia jest. Wiecie co, niech jest ta średnia. Stella, chodźcie dziewczyny. Zostańcie sobie w tych strojach kąpielowych. One się tam kładą. Dziewczyny nie mają dzisiaj ochoty na ten. Dziewczyny nie mają dzisiaj ochoty na tańce, hulańce, stroje. O, ale tu się przyjaźnie, widzieliście, jakie tu się przyjaźnie zawiązały, proszę bardzo. Chodźcie, kochane moje. Dam im, słuchajcie, tańcz razem, żeby one sobie potańczyły. A Stelle zaraz weźmiemy. Oddzielimy od grupy. I gdzie jest ten gościu? Gdzie jest ten gościu z tym skinem? Czy to on? Czekajcie, flirciarskie zapoznanie. To jest chyba on, nie? Tak, z tym skinem. Dobra. Dziewczyny niech sobie tu potańczą. Tańcz razem. Jeszcze raz im zaznaczę. Chodź tutaj, może, nie wiem, Charlotte, przygotuj napoje. Może być to, o. Czekajcie, tak jej zrobię. Stella? Stella już też tutaj. A ty z nim rozmawiasz tak na taką odległość? Pełno tutaj misiów jest, pełno misiów. Oczaruj go, chodź. Wakacje wakacjami, słuchajcie, ale trzeba pamiętać o naszym wyzwaniu. Co ty masz na oczach? Aha, to masz takie białe te krechy. Jezu, tak na odległość? Serio, Stella? Miałaś go oczarować. Chodź tu, podejdź. Czekajcie, skasuję jej to. Charlotte się kładzie. I tak, słuchajcie, jakoś flirtują dziwnie. Flirtuj. Stella, podejdź tutaj. No, nareszcie. W tym stroju kąpielowym. Misiu się wtrążala. Wręcz mu róże. Kurde, ale podejdź no do niego jakoś. Holender jasny. Holender jasny, ciasny. No, nareszcie ruszył też zadek z tego krzesła. Dałam wręcz róże? Wręcz róże. Proszę, ja cię bardzo. Więcej opcji, romantyczne. Poślij pocałunek. Jak ty się czujesz, że ty taka tu jesteś? Aha! Niedźwiedź. Wszystkie mają chyba takie ten, flirtuj. Takie nastrojniki właśnie przez te misie. Romantyczne. Pierwszy pocałunek, kochani. Dziewczyny tam się bawią. O, tam zobaczcie, Laura widzi Stellę, mówi, o ty. Dobra, chodźcie. Aha, nie mogę jeszcze. Czekajcie. On mi zwiał. Gdzie on jest? Nie, nie możesz iść. Ja chciałam ten. Zajść się z tobą w ciążę. To znaczy, Stella chciała. Pocałuj go, chodź.
Dasz radę jeszcze, on zmęczony chyba już jest, słuchajcie. O, chyba nam zwieje i tak. No zobaczcie go. Nie wiem, gdzie oni idą teraz. Stop, 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 stop. Jeszcze raz, ostatni raz, słuchajcie. Jak się nie uda, to ja sobie to zrobię, słuchajcie, po nagraniu, zobaczcie. O, właśnie z tym gościem Stella zajdzie w ciążę. Artur Ogarek, o, tak się nazywa. Także, kochani, pokazuję wam przyszłego tatusia. Stella, gdzie ty poszłaś? A, tu jesteś, dobra. Bo nie będę tutaj na siłę po prostu szarpać ich. Wymień się numerami może. Tak w razie czego, słuchajcie, jakby, wiecie, jakby nam się nie udało dzisiaj, to wymienimy się numerami, żeby się z nim spotkać później. A, proszę bardzo, to mój numer. I tylko teraz tak szybko jeszcze zobaczę, czy będzie ta interakcja na tym krzaczku. Nie, nie ma. A może Stella. Nie, wiecie co, nie, bo tak myślałam, żeby go zaprosić do nas, do willi i tam to zrobić, ale nie. Dobra, już, koniec, niech on idzie. Ja sobie go zaproszę, chyba jeszcze się tam wymieniają, co? Ja go sobie, słuchajcie, zaproszę rano, a teraz wracam do dziewczyn i tańczymy. Zobaczcie, od Jami włosy mi się też tak bagują, widzicie? Pomimo tego, że mam ustawienia ultra, bo zawsze właśnie... taniec grupowy i raz i dwa, dobra. Bo zawsze wam mówię, jak się mnie pytacie w komentarzach, co macie zrobić, że macie zwiększyć sobie grafikę, ale kurczę, no widzicie, ja mam ustawienia ultra grafiki i pomimo tego na niektórych włosach tak mi się czasem robi, ale to tylko chwilę, sekundę mam coś takiego i to zaraz znika. No ale jest, także nie wiem od czego to zależy. Miało być i raz, i dwa. A czy ja to Stelli w ogóle kazałam, że ona tam mi, słuchajcie, znowu na skrzypcach gra? Taniec grupowy, chodź! Dziewczyny już tu czekają. Charlotte już, słuchajcie, ten się rozgrzewa. A Stella, nie wiem co, Stella, podejdź mi tutaj. Chciałam tak ładnie zakończyć, słuchajcie, takim, wiecie, tańcem grupowym i już wysłać dziewczyny do domu, bo zaraz będzie świtać. Ale zobaczcie, one się czują wspaniale. Tu troszeczkę pęcherz, nie? I te sprawy, ale poza tym jest rewelacyjnie. Dziewczyny, taniec grupowy i raz, i dwa. Dobrze ja to robię, dobrze ja to zaznaczam w ogóle, może źle coś robię. Robię dobrze, jeszcze ktoś tu dodatkowo dojdzie do nas. Ale tu jeszcze chciałam dziewczyny. No, chodźcie. Dobra, kochani, ja się z wami będę żegnać. Mam nadzieję... O, tylko Anastazja się nie dołączyła. Mam nadzieję, że wam się podobała taka króciutka miniseria właśnie z naszymi dziewczynami, z naszą Stellą i jej wymarzone wakacje, tak. Kończymy. Ja zajdę właśnie ze Stellą w ciążę, jak wam już mówiłam, z tym goskiem, którego wam pokazywałam. Także jak wrócimy już do domu, Stella będzie w ciąży. Tak, szybko, szybko rozejść się. Patrzcie, żegnają się z wami dziewczyny. Oczywiście się będziemy spotykać z naszymi dziewczynami, oczywiście, że tak. Ja jeszcze je tu chwilkę zostawię i ten. No i potańczam sobie jeszcze chwileczkę. Z wami się jednak już żegnam. Przesyłam wam buziole i do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Stella? Podobały ci się wakacje? Poszła w cholerę. Chyba tak, chyba jej się podobały. Dobra, kochani, buziole, pa, pa!